warto angażować się w życie publiczne, żeby doczekać momentu takiego jak dzisiaj, kiedy widzę na twarzach, na których rzadko gości uśmiech, taki autentyczny uśmiech szczęścia, że ci, którzy są najsłabsi, ci, którzy są poszkodowani, ci, którzy tak często byli pogardzani przez władzę, mają dzisiaj ten swój czas, ten swój dzień. Rodzice i opiekunowie osób z tymi najcięższymi niepełnosprawnościami to nie jest najsłabsza grupa społeczna, to jest najsilniejsza grupa społeczna. Nikomu nie musicie dziękować. No, a właściwie na każdym moim spotkaniu przez ostatnie 2 lata byliście, chociaż dla was przejechanie czasami nawet kilkuset kilometrów, żeby powiedzieć to, o co wam chodzi, to wysiłek nieporównanie większy niż dla niby silniejszych. Zawsze to powtarzałem, dzisiaj chcę to powtórzyć, to wy jesteście najsilniejsi. Chcę powiedzieć, że ten dzień w ogóle jest dla mnie jakoś szczególnie symboliczny. Nie chciałem na to zwracać uwagi, ale tak nieszczęśliwie się składa, że ja siedzę bardzo blisko pana prezesa Kaczyńskiego. Tak na, w linii prostej pewnie z 1,5 metra. I czasami słyszę, co mówi. Kiedy przemawiał pan minister Kołodziejczak i zwrócił się do pana prezesa Kaczyńskiego per panie Kaczyński, pan prezes Kaczyński odpowiedział mu: ty gówniarzu. Mówię o tym dlatego, bo pół godziny później, kiedy wyszła na tę mównicę przedstawicielka tysięcy rodzin, które zbierały z takim trudem podpisy pod ustawą, która ma pomóc, ulżyć tym najbardziej poszkodowanym, to nawet nie znalazł minuty czasu, żeby wysłuchać, na czym polega los ludzi tak ciężko poszkodowanych przez okoliczności. Ludzi najbardziej szlachetnych, bo walczących w imieniu najsłabszych. Natomiast macie zawsze czas, żeby przestępców skazanych prawomocnym wyrokiem wynosić na jakieś wyżyny. Poszliśmy do wyborów i powiem wam, tylko dlatego warto iść do wyborów i warto iść po władzę, żeby ci ludzie, rodzice i opiekunowie niepełnosprawnych dożyli tego momentu, kiedy widzą, że władza jest po to, żeby o nich zadbać. I nikt nie ma prawa ubiegać się o władzę, dla kogo oponent polityczny to jest gówniarz, a dla kogo rodzice i niepełnosprawni, i rodzice niepełnosprawnych są niewarci nawet minuty uwagi. Tego dnia widać najwyraźniej, jak tylko można, że nie zasłużyliście nawet na jeden dzień władzy, że zrujnowaliście ten kraj. Właśnie dlatego, że tak traktujecie niepełnosprawnych, ich opiekunów, że tak traktujecie oponentów, że tak traktujecie przestępców, co zobaczyła ta Polska w ostatnich kilku dniach. Dzięki wam, drodzy opiekunowie, drodzy rodzice niepełnosprawnych, dzięki wam Polska jest trochę lepsza, dzięki wam to, co dzieje się w Polsce, jest piękniejsze. Jeszcze raz bardzo, bardzo wam dziękuję i obiecuję, tak jak staliśmy przy was, wtedy, kiedy władza od was się odwracała plecami, tak jak dzisiaj pan Kaczyński się odwrócił od was plecami, tak będziemy ciężko i pilnie pracować nad tym, żeby ta ustawa, na którą czekaliście, jak najszybciej stała się faktem. Jeszcze raz najniższe ukłony. Dzięki wam.